Wszystko, porządek ma być tutaj, natychmiast. Szybko, szybko, szybko. Ha, jak sprząta. Zobacz, jak będzie równiutko wszystko. Maciuś, mówią, że sztuczna inteligencja i robotyka nie zwolnią cię z pracy, ale coś czuję, że cię zwolnią. Naprawdę, zobacz, jak tu jest robota robiona. Zobacz, pyk, pyk, pyk. Wszystko jest ustawiane, cyk. Zobacz, jak jeździ. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Kurde, musimy ten plastik dzisiaj ogarnąć, bo będzie przypał straszny. Przypał fest. No dobra, to w takim razie... A może magazyn bym sobie rozwinął? Większy magazyn? Nie, no jeszcze nie potrzebuję magazynu, to szkoda mi hajsu. A personel? Kurde, nie ma... Gdzie są zbieracze śmieci na trzygwiazdkowi? Jest John Wilson, ale on jest pracownikiem sortującym, a ja chcę zbieracza śmieci na trzy gwiazdki. To poczekam, aż się taki pojawi i wtedy go zatrudnię. Dobra. O, pożyczkę żeśmy spłacili. Ale nie biorę kolejnej, bo nie lubię banków. Nie przepadam. Dobra, dawaj ten. Oferty złomu. Coś z plastikiem potrzebujemy. Papier, papier. No tu jest dużo plastiku, ale niewystarczająco chyba, żebym ja tutaj wydoił z tego... Ile? 18 worków? 18 kilo? No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Dam ci $50, hopie. Weź tego na dwie gwiazdki, a potem go zwolnisz jak na trzy... Nie! 80. Charlotte, dawaj, skuś się. No 80. Zgoda! No i kurwa, to mi się pasuje. To mi pasuje, to mi pasuje. Trzeba było jeszcze mniej zaśpiewać. Targuj się. 75. 90. 95. Ale twardo, kurde, Charlotte tutaj negocjuje. Kurwa, stuwa? Dobra, niech będzie. Niech będzie za stówę, kurde, dużo, 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 ale no. Targuj się. Asystent spoko, więcej ofert złomu, ale do asystenta to mi jeszcze brakuje tyle repki, więc nie wiem, o czym wygadacie. Stuwa. Zgoda. Dobra, za stóweczkę, no niech będzie. O, pump the jam, para. Maciuś, szefuncio jedzie, wróci później. Trzymaj się, cześć. Szybko ogarniemy. No padnoś to. O kurde, już pełny ten worek? Się szybko coś zapełniło. Trickshoty są walone, tak o, śmieciami. Rzut za trzy, tak o. Cyćko? Cyćko. Mam problem z zapisem tej gry. Po zapisie cały czas jest ikonka zapisu. Jak wczytuję grę, to nie mam żadnych maszyn. O! Kasetkę. Kasetkę robimy. Pasuje. Ten 9 bym se kurde dobił. Tego robota bym chciał zobaczyć, jak on tam popierdziela. Cyćko? Gdzieś jeszcze zostało. Oczywiście. O, oczywiście. Kuch? Where? A tutaj. Będzie skrzyneczka. O, tak, tak, tak. Pieniądze, pieniądze. Dobra. Na kanapach jeszcze coś było? A tutaj jakiś, no. Gałganiarz. Dobra. Następna miejscówka. Lecymy. Ale będzie towaru, ty. A to będzie trzeba samemu posortować, bo to za duży bonus jest, jak samemu sortujesz. Naprawdę dużo surowców ekstra się dostaje. Takie 30 kilo robi gigantyczną różnicę. Repkę dostajesz? A to nie zauważyłem, żebym repkę dostawał. Radio kill the radio star. Ała, au. Ja tam widzę drugą skrzyneczkę. Ulala, mamma mia. Kasetka? Kasetka zrobiona. Very good, very nice. Chyba wszystko. Co? Nie wszystko? No co ty? No, coś więcej by się przydało, niż tylko sztabki złota w tych skrzyneczkach. W sensie $200 wezmę, lubię, ale... Ej, a tutaj za... O nie, tutaj nic nie ma. O, tu jeszcze coś. Jak ja to pominąłem? Nie wiem. Chyba z sufitu spadły te śmieci. Dobra, pasuje. Kurde, jeszcze jeden, ja nie wiem, czy ja zmieszczę te rzeczy. Tak, tu już się wysypuje, hopie. Dobra. Wow, iś, iś, iś. No może być ścisk, powiem szczerze. Te jeszcze tam wchodzą na górę, nie? Ale z tymi workami może być ciężko. Chyba, że wyjmę te worki i na koniec je wrzucę, ale zobaczymy. Zobaczymy. Push it to the limit. O, kolejna skrzyneczka. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Iś. $200. Pyk, kolejne $200. Tak się robi pieniądz. No nie, no, ja jestem jakiś upośledzony, ty. Wszystko? Iś. Nie wszystko. Gdzieś coś jeszcze zostawiłem. Tylko gdzie? O tutaj, może to krzesło. Śmieci wypadają, daj spokój. Czekaj, zamknij jedne wrota. O, tak zrób. Nie no, to nic nie pomoże. Boże, Boże! Przepychaj tam. Ja mam pytanie, gdzie są tablice rejestracyjne pojazdu, bo jakoś nie widać ich i ciężarówka może być kradziona, proszę to uregulować. Też na żonę, też na żonę. Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja to nawet prawa jazdy nie mam, nie mam pojęcia, o co chodzi.
Ej, no gdzieś coś zostawiłem. Jak to jest możliwe? Nic nie ma. Nic nie ma. O, tu jest. Dobra, buteleczka, ale to nie wszystko. Nic nie ma. O, tutaj, ty. Jakaś gitara chyba. To będzie wszystko? Tyś! Szybko zamykaj! Idealnie. Bardzo dobrze. Maciuś, do roboty. Szybciutko. No dobra, dobra. Dobijamy ten dziewiąty. Maciuś, ja ci trochę pomogę może, co? Bo ty tak wolno, zanim ja tam na sortowni usiądę, żeby to w jednym cugu tak zrobić. Wiesz, o co chodzi, nie? Wiesz, o co chodzi. Tum, 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 tum. Hej, hej. Dobra, Maciuś, zresztą sobie chyba poradzisz, co? Poradzisz sobie, poradzisz. Lecimy. Lecimy. Oho, zaczyna się. Och, szybciej. A, przegrywam tą bitwę. No i nie będzie 100%. Nawet nie wiem, gdzie mi to umknęło. Dobra, teraz to już... Nie ma co ten. Czy cimno, czy latarkę muszę odpalić, bo nic nie widzę. A, no jak to? Dwa błędy już. Bez sensu. Nigdy nie zrobię na 100% takiego zrzutu. Nigdy. Czyżby to już? Tylko tyle? Łatwizno. Ale te dwa błędy... Trzy błędy. 99%. 28 kilo więcej. Dostaliśmy. Pasuje robota. No. Może być. Może być. Maciuś, rozładowałeś? Rozładowałeś. A to co? Maciuś! Co to jest? A? Pozor to ty teraz. Dobra, Maciuś tutaj ogarnie. Kurde, ale dziewiątego nie wbiliśmy. Turbo gówno. Turbo gówno. O, ale 65 kilo, to zrobimy to zamówienie. Nie wiem, czy kontrakty dają? Czy kontrakty dają... Repkę? Chyba dają. A może nie dają? Nie wiem. Przerąbany dzień śmieć polu dzisiaj. Tyle pracy, że aż Maciuś się spocił. O kurwa. Paletę mi tam przykryło. Pyk. I pełna paleta plastiku. Ten plastik to wygląda jakiś, nie wiem, mydło albo te kulki, co się do wanny wrzuca, jak kąpiel bierzesz. Dobra. Param, pam, pararam, di, ri, ri, ri. No dobra, czy ja jak oddam teraz to zadanie, to czy ja wbiję poziom? Kontrakty. Dostawa. Chyba nie wbiłem. Dało mi w ogóle coś repki? Nawet nie wiem. You know. Gdzie jest? A, tutaj. A ile nam dali z tego, z jednostki recyklingowej? 10 repki. Kurwa, no to mało. Tutaj po ile? Jeszcze 11 kilo, to wrzucę do maszyn. Będzie trzeba, jak teraz te maszyny drugiego stopnia będziemy kupować, to restrukturyzację śmieciopolu będzie trzeba zrobić, bo te maszyny są źle ustawione na takie upgrade'y. Ja nie wiedziałem, że one się tak łączą ze sobą. No. Dobra, 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 pyk. Ciężka robota, powiem wam. Nie ma letko. Ty, a ja nie mam jakiegoś zlecenia tutaj na przykład. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. W Metal Inku? Kurwa, metalowa rura, skąd ja ci to wezmę, hopie? Tu ewentualnie na ten magazyn, ale tu 36 jest potrzebne. Ale płyty pliśniowe, 36 płyt pliśniowych. Kurde, 36 płyt pliśniowych. 5 już mamy. Czy ja jestem w stanie to wyprodukować? Zaraz zobaczymy. No, nic nie jestem w stanie zrobić z tego. Może ten, a czekaj, a jak ten plastik bym tutaj do magazynu wiózł? Zobaczmy. I prasowane papiery 48. Teoretycznie. A coś jeszcze tutaj było z plastikiem? 60. To teoretycznie może mógłbym zrobić. Ile? 48 prasowanych papierów. Ile mam papieru? Papiery machen. Ile mam papieru? O, mam! No, ile tam było potrzebne? 38, tak? Nie. Ile? Chyba. 48. Dawaj na produkcję. A ile mamy tego drewna? 83. Czyli 83 to 83 worki, czyli 41,5 płyt pliśniowych. A ile tam płyt pliśniowych było potrzebnych? To chyba zrobimy, nie? Ty, to dawaj kurde, zapuszczam to. Jak robią? 36 płyt, no to jest do zrobienia. Tutaj dobra siopa wpadnie, widzowie. Bardzo dobra siopa. No i tą repkę trzeba wbić, cholera. Ej, wezmę tego i to już na magazyn zawiezę. Pyk i cyk. Pasuje robota. Wielkie zwycięstwo, wielkie zwycięstwo. Kontrakty, gdzie to było? 30-48? Targuj się. Panie, za to co najmniej 850 ja chcę. Dobra, 825.
725? Dobra, nie będzie 725. Dostawa. Jest! 9 poziom! Zbierasz śmieci, robot magazynowy, przenoś więcej i firma plus jeden. Jakaś firma nowa. Renet Materials. Kurde, oni to jakieś... O, płyty pliśniowe, zobacz, 24. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dawaj tego robota. Czekaj, gdzie to się kupowało? Fabryka? Tu? Nie. Personel? Nie. Sklep. Sprzęt. Wymaga magazynu fabrycznego drugiego poziomu. Jasny chuj. Poczekaj, no to będzie... 3500! No to mnie nie stać na robota. Boże, 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 boże. Nie no, musimy to jakoś to uciulać, no. Czy już mam drugi? Nie, to chyba drugi, czy już mam, czy nie mam? Poczekaj. A nie, mam! Teraz mam drugi. Dobra, nie, no to luz, to kupuję. $1000, trochę drogo. Ale chcę zobaczyć, jak to wygląda. Roboty przynoszą palety, które oznaczysz na dostępne miejsca w twoim magazynie. Zarządzaj kioskami i kieruj robotami, oznaczając palety, które chcesz, aby zostały przeniesione. O kurwa. Ale jaja. A jak się tym zarządza? Pa, bez kitu. Tu mogę co? Kiosk, papier, drewno. Nie będzie szkło. Tu nie będzie plastik, metal. Nie, metal tam damy. Plastik. Tutaj damy metal, bo metalu mamy dużo. A on poukłada to, co już jest w magazynie? Czy nie za bardzo? A jak go teraz przywołać? Kaj ten robot. Chwyć. Przytrzymaj. Mark. Jedzie! Rumba jedzie! A jak równiutko! Wszystko układaj, szybko! Sprzątaj, sprzątaj! Ale zajebiste! Wszystko, porządek ma być tutaj, natychmiast. Szybko, szybko, szybko. Ha, jak sprząta. Zobacz, jak będzie równiutko wszystko. Maciuś, mówią, że sztuczna inteligencja i robotyka nie zwolnią cię z pracy. Ale coś czuję, że cię zwolnią. Naprawdę, zobacz, jak tu jest robota robiona. Zobacz, pyk, pyk, pyk. Wszystko jest ustawiane, cyk. Zobacz, jak jeździ. Zajebiste. No, mega spoko opcja. Może tutaj drewno damy zamiast tego. Drewno na B1. Szkło to tutaj, plastik, wszystko mamy chyba, nie? Metal, plastik. Drewno, drewno i tamten. Nie, bo ile jest rodzajów? Raz, dwa, trzy, pięć. Pięć, no to mamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu czegoś brakuje. Czego brakuje? Papieru brakuje. Papieru brakuje. Tu, tu. Trzy, cztery, pięć. Nie, brakuje teraz czegoś. Poczekaj. Metal. Plastiku brakuje, to musimy czekać. Tu musimy plastik dać. Plastik musimy dać. O, i teraz mamy każdy ten. Nie pasuje. Ale żeś ładnie to zrobił, ty. Jakbyś jeszcze z tych palet poprzerzucał. No dobra, ja to zrobię. Pasuje robota. Kurde, mega dobre. To jest robota. Teraz jeszcze tylko jakiegoś tego śmieciarza zatrudnić i już mamy całkiem dobrze prosperujący biznes. Dobra, te płyty pliśniowe trzeba zrobić. Rociny. Czyli co, jakbym zrobił 40, no to 80 by było, ta? Dawaj. Dobra, to się robi. Ale on chyba wkładać nie będzie, nie? Ja nadal muszę sam wkładać. No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, podoba się mi to. Kurde, taki robocik. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Kurde, to tu jest pełna robotyka. Śmieć pol XXI wieku. A nie tam jakiś, kurde, zaściągowy zakład. Dobra, niech jeszcze robi. Czy ja teraz mogę... W sumie to wszystko trzeba przepalić, nie? To wszystko trzeba przepalić i zobaczymy, co my będziemy mieli. Odpalam wszystko. 34... Pyk. 25. 30 papierowe, 52. Ale hałas. Boże. 45. Wszystko, wszystko. Bogdan, szybko, zabieraj to. Rumba Bogdan, szybko. Dobra, a ja się zajmę tutaj tymi kolejnymi. Wszystko, wszystko. Zabieraj to, Bogdan. Bogdan, ostrożnie. A jak to teraz idzie? Hopie, jaka produkcja. Bogdan, zabieraj to. Piękna sprawa. No, zawsze wiedziałem, że to w roboty trzeba inwestować, a nie w ludzi. Jedyna słuszna droga. Zabieraj to. To też zabieraj. Przestań. I to też zabieraj. Dobra, czy my mamy jeszcze tego papieru? No, ale pełno, to trzeba tą. Dobra, zrobimy tak. Nie no, piękna sprawa teraz z tym robocikiem. Kurde, się musisz spuszczać nad tym paleciakiem, nic. Poukładane, ładnie, zobacz jak to wygląda. Hopie, teraz to jest biznes. Nie to, to tamto. Dobra, czy my możemy jeszcze tu jakieś hajsiwo zarobić? Mamy tak, te płyty pliśniowe. 600 to jest za 24, 685. A tutaj mamy 36 za 900. No to chyba to się bardziej opłaca, chociaż szybka matematyka, nie wiem. Ale spróbuję się tu stargować do 1200. 1150? 1100. Dobra, 1125? 1125. Kurde, największy kontrakt, jaki robili. Dawaj te płyty pliśniowe w pizdu. Bank. Nice.
I zobacz, ile repki to weszło. O kurde, hopie. Te płyty pliśniowe to oddają, fest. Szklane butelki. Kiedy szklane butelki będziemy mogli produkować? Fajna sprawa. O, tu możemy ten papier. 54, a mam 52. Cholipka, to dajmy może to mniejsze zlecenie. Targuj się. 400? Co ty na to, przyjacielu? Otwarty negocjator. O, 350. No dobra, dobra cena. Dawaj, pyk. I my mamy jeszcze sporo tych trocin. Można by to na płyty pliśniowe przerobić. Tylko bym musiał podjechać paletą, nie? Pod tamtą maszynę i wrzucić bezpośrednio do tej drugiej maszyny. Zwróć uwagę na kontrakty, które mają ostatni dzień lub jeden dzień. No i co z tego? Jak czegoś nie mam, to tego nie mam, więc whatever. Musimy te płyty pliśniowe jeszcze ogarnąć. Na szczęście drewno mamy tutaj na wylocie. To jakby dobrze gdzieś tutaj podjechać. Poczekaj, poczekaj. A jakbym zabrał, czekaj. A jakbym zabrał to tu, tu bym wjechał. O, tu. Kurwa. Boże. Kurwa. Sklinowałem się. Jasny chuj. Dobra. 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 Tu se postawię, nie? Tu. O, ale weszło. Jeszcze tu. A jak to idzie, hopie. Hopie. Nie, zostaw. Siu. Szybkość czasu. Ile tu już weszło? Ile tam potrzebujemy tych płyt pliśniowych? A nie wiem. Tutaj mogę zrobić ile tak? Z 30... No, z 35. 35 mogę zrobić. Wrzucę jeszcze. Dobra. Weszło. Dobra, to już zostawię. Ile tu jeszcze możemy skolejkować? 87 kilo. A nie, czekaj, bo on... 24 jeszcze zużyje. 22, czyli 49, czyli 20. No tam z 25 jeszcze możemy zapuścić. Niech robi. W sumie podjedziemy tym paleciakiem, żeby ten kolejnej palety tu nie zużywać. Piękna sprawa. Robota wrze. Jeszcze robi. No nie, zostaw. Dobra, niech zrobi. Piękne, piękna produkcja płyt pliśniowych. Tylko w śmiećpolu najlepsze płyty pliśniowe. Ile to jeszcze do zrobienia? O, akurat zrobił, pasuje. Wszystko, wszystko. Bogdan, zabieraj to. Bogdan jedzie. Weź jeszcze ten. Urzucimy, żeby było ładnie ułożone. Pyk. To świgni tu. I picobello. Kurde bele. Bardzo dobrze, podoba się mi to. I teraz robimy jeszcze kontrakcik. Z 900 to chyba wyciągniemy z tego kontraktu, co? Targuj się. Opie, 1000. 1000. 950. 900? Dobra, 900, niech będzie. Akceptuję. Nie, oddaj jeszcze. Pyk. Prawie 10 poziom reputacji. O yeah. Możemy sobie chyba kupić coś. To teraz pytanie, czy kurde kupić sobie przenoś więcej? Nie, nie potrzebuję przenoś więcej. Maszynę potrzebuję. Ja potrzebuję maszyny. Ja bym sobie kupił. Tylko co to produkuje? Do metalu? Te rury takie? Chyba do metalu bym kupił maszynę. 2600. Tam jeszcze zostanie trochę hajsu na negocjacje, nie? Kontraktów. Kupuję tą maszynę do metalu. Pyk. Ło. Chyba prawie mi ryj urwało. Ja w ogóle dał, czekaj, bardziej tutaj tak, o, bo one równo stały. A w drugą stronę, ty. Pasuje? Pasuje. Trochę ciasno, ale własno, nie? Tutaj na przykład mamy część, no nie, no nie mamy części metalowych, ale... Co możemy w tym robić? Sztabki metalu. A nie mam chyba żadnych zleceń na sztabki metalu, nie? Tylko jest jeden problem, że jak ja będę chciał z palety teraz załadować, to nie załaduję, bo to jest za ciasno, nie? No, tu więcej miejsca będzie potrzebne. No tutaj ewentualnie jak podjadę, nie? Paleciakiem, no to jeszcze. Ale... Ale jak tu już kupimy na przykład do papieru, no to już, już będzie problem. No. Więcej miejsca potrzebujemy tutaj, żeby mieć ładnie tak ten, przestrzeń do oddychania. Zrobię może tak. To nadal jest tak, nie? Tak mało miejsca, nie podoba się mi to. Te mogą być na razie ciasno. Te mogą być ciasno, bo tutaj nie mamy tych maszyn, jeszcze chwilę nie będziemy mieli. Tu już musi być miejsce. No. Tak jest git, może być. Na razie to nam wystarczy do naszego skromnego przedsiębiorstwa Śmiećpol. Mamy roboty, mamy robotykę, mamy Maciusia, mamy pieniądze, może nie za dużo. A co na 10 sobie odblokuje? Bo teraz co, no maszyny jeszcze tam z 3 sobie kupię, nie? A na którym? Na 12 będziemy mieli kolejny etap maszyn. Z ulepszeń, szybsze roboty, wynagrodzenie zbieraczy śmieci mniejsze. Analiza rynku, zwiększ liczbę opłacalnych sprzedaży na rynku. Zmniejsz zużycie energii przez roboty. To roboty energię zużywają? Ja muszę go jakoś ładować? Bogdan, ciebie jakoś trzeba ładować, czy po prostu rachunek za prąd przychodzi większy? Pewnie rachunek za prąd po prostu przychodzi większy, tak podejrzewam, że tak to właśnie jest. Nie ma lekko. A personel? No nie ma, jak 3-gwiazdkowy się pojawi, to wtedy go zatrudnię. Normalnie. No, jak tam? Dzień 9 zakończony. $4735. Może dzienny bilans na minus, ale poczyniliśmy ogromne inwestycje, które na pewno nam się zwrócą.
Dobrze powiedział główny bohater. Dobrze powiedział. No i pięknie. Epopeja Śmiećpolu trwa dalej.